Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony stacji kolejowej w Płocku. Stacja kolejowa w Płocku znajduje się na linii numer 33. Znaczy, jest to linia kolejowa skutna do Brodnicy. Stacją początkową tej linii jest oczywiście Kutno. Przeważającym, na przeważającym odcinku jest to linia jednotorowa. Dodatkowo na odcinku Kutno-Płock-Trzepowo jest to linia. Zelektryfikowana, natomiast od Pocka Trzepowa do Obrodnicy jest to linia nieze niezelektryfikowana. Stacja w Płosku jest stacją, na której znajdują się dwa perony i trzy krawędzie peronowe. Jeden peron jest po prostu peronem przylegającym do dworca, jest peronem jednokrawędziowym, natomiast drugi peron jest normalnym peronem wyspowym. Do tego mamy kładkę, która łączy oba perony plus przejście w poziomie szyn. Stacja Płock, podobnie tak jak linia kolejowa Kutno-Brodnica, czyli linia Klobauer 33, powstały w dwudziestoleciu międzywojennym. Na stacji tej yy, obecnie kursują pociągi spółki PKP Intercity. Kiedyś pociągi dalekobieżne, y, był okres, że nie docierały do tej stacji. Obecnie na naszym filmie możemy zobaczyć, manewry na stacji w Płocku polegające na wymianie lokomotyw z pociągów TLK Lisak. pociąg relacji Katowice-Gdynia Główna i drugi pociąg jest oczywiście w kierunku przeciwnym z Gdyni do Katowic pociągi te idealnie spotykają się na stacji Płock i tutaj następuje wymiana lokomotyw ze względu właśnie na to że od Płocka Trzepowa do Brudnicy nie ma sieci trakcyjnej dlatego na tym odcinku nie może być stosowana lokomotywa elektryczna tylko lokomotywa spalinowa na stacji Płock właśnie mamy tutaj manewry polegające na odpinaniu lokomotywy najbardziej popularnej, jednej z najbardziej popularnych lokomotyw, które są stosowane w Polsce, czyli lokomotywy EP07 i przepinania na lokomotywę czeską, wyprzyszoną od kolei czeskich przez PKP Intercity, czyli lokomotywę potocznie nazywaną Nurkiem. Jest to czeska lokomotywa oznaczona jako. 753, taki ma numer. Ponadto na stacji mamy też skład y, y, bombardiera i, i, i Pesy, tak, czyli skład piętrowy ciągnięty przez lokomotywę EU47, czyli traksa, która po prostu jest obecnie na powiataniu kolei Mazowieckich od 2011 roku. Do stacji przylega dworzec. Dworzec kolejowy jest po remoncie. Dodatkowo na dworcu tym znajduje się tak Green Hotel, bo cały dworzec, jaki ten hotel mają zielony, jakby wystrój, drzwi. Plus elementy dekoracyjne są na zielono. Jest to bardzo fajny hotel. Mieliśmy okazję wynocować, bardzo ładny, także jakbyście kiedyś Państwo byli, to polecam skorzystać. Bardzo miły hotel. Fakt, że jest to trochę na północy, północnej części miasta i trzeba trochę przejść do centrum, ale można, jak ktoś lubi klimaty kolejowe, posłuchać zapowiadania pociągów, bo niestety akurat jest to minus, że no, jakby hotel jest na samym dworcu, więc słychać zarówno gongi, które, dzwonki, które zapowiadają po prostu zapowiedź, tak, są, poprzedzają zapowiedź, jak też czasami słychać samą zapowiedź, czy też wjeżdżające pociągi, głównie z Barowe, które też są słyszalne z tego okna.